Koceń jest już od wielu lat miejscem, w którym w okresie wakacyjnym odbywa się szereg ciekawych imprez. Kolejną był 10. już zlot motocykli, jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. W miniony weekend nad Jezioro Bożymowskie zjechało kilkuset miłośników dwóch kółek. Podczas pierwszego dnia mieliśmy tutaj przygotowany specjalny piknik motocrossowy, gdzie można było się wyżyć porządnie na torze, a przy okazji zmierzyliśmy czasy. Najlepsi zostali uhonorowani statuetkami oraz nagrodami. Także pierwszy dzień za nami. W sobotnie po południu uczestnicy zlotu wyruszyli z Choczenia w kierunku Włocławka. Na trasie parady pojawiło się blisko 1000 motocykli. Najdłuższa parada motocykli w Polsce. Liczymy, że będzie około 1000 maszyn. Oficjalnie 999. Tak duża impreza była doskonałą okazją do przeprowadzenia akcji charytatywnych. Jedną z nich była rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Postanowiliśmy przy okazji naszego 10. jubileuszowego zlotu przeprowadzić akcję pod patronatem DKMS-u Dni Potencjalnych Dawców Szpiku. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Dlatego, że bez żadnego wkładu finansowego możemy komuś pomóc. Powiem więcej, możemy mu uratować życie. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne. Na chwilę obecną mamy zarejestrowane 23 osoby. Jest to pierwsza akcja u nas tutaj w Choczeniu i myślę, że jest to niezły wynik. Będziemy na pewno powtarzać to na naszych zlotach i innych imprezach gminnych. Niektórzy motocykliści uczestniczą w zlocie od pierwszej edycji. Są jednak tacy, którzy wcześniej nie mieli okazji pojawić się nad Jeziorem Bożymowskim. No niestety po raz pierwszy. Żałuję, że wcześniej się nie wybrałem. Pan może powiedzieć o swoim sprzęcie? O swoim? No jest najlepszy. Ja posiadam Hondę Shadow 1100. Niestety od marca. No ale myślę, wydaje, że pojeździmy trochę, bo podoba mi się motocykl. To jest czoperek, nie? Nie ściga szlifierki, jak na razie nie. Zobaczymy. No na razie jestem na tak parę, mam nadzieję, że pojeżdżę tym sprzętem. Pan myśli, co jest takiego w tym zlocie, że widzimy tutaj no, setki motocyklistów? Jest wyjątkowy. Jak się gdzieś tam ogląda jakieś strony w internecie, to i tak linki kierują do Choczenia. Zawsze. Nie wiem, no widzę, że jak motocykliści wybierają, to musi coś w tym być, nie? Dużą popularnością podczas całego weekendu cieszyła się specjalnie przygotowana trasa motocrossowa, która nawet przez chwilę nie pozostawała pusta. Na dłuższą relację z 10. zlotu motocykli zapraszamy do dzisiejszego magazynu Pulsu Miasta.